Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale DLM. Dziś ostatni dzień, wracamy do Radomia, do babci, tak? Tak. A teraz przyjechałyśmy tutaj na stoł kupić magnesy. Gdzie do nas Mijeczka? Chodź koteczko. Oj, daj łapkę mamuni. Standardowo ptaszynka już nie ma. Czego nie masz? Iły. I gdzie? Jest? U mamuni na rączkach, tak? Idzie spać? Nie? A ty widzisz? No, idziemy tutaj! No idziemy tutaj, idziemy tutaj. A gdzie tatuś z Lili? O, biegnie Lili, a tatuś gdzie? Idzie i tatuś. Masza? Masza? Oj, ta szyna cały czas nam śpiewa. Cały psienki wyjazd. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Zrobiliśmy tatuaż. Dziewczyny chciały tatuaż i trzy były tatuaże, więc mi też się dostało. Założyłam, mam koszulę taką czarną, założyłam sobie sweterek ten cieplutki, bo jakoś tak biało troszeczkę. Wiecie co wymyśliliśmy z Tadziem? Fajnie by było się zobaczyć z moją koleżanką, znaczy z naszymi znajomymi z Irlandii, którzy jakiś czas temu już wrócili do Polski. Dobry parę lat się nie widzieliśmy. Ile się nie widzieliśmy? Siedem. Siedem lat? Nie, z pięć. Pięć? A tak, bo byli u nas w Irlandii jeszcze, tak? To się widzieliśmy tak z 5 lat, słuchajcie, się nie widzieliśmy i mówimy tak, a może jak będziemy wracać z Zakopanego, bo oni pod Krakowem mieszkają, to zajedziemy na kawę. No i napisałam do Magdy maila i Magda, pozdrawiam Cię Madzia, jeżeli oglądasz ten film, i Madzia mi odpisała, nie wierzę, że to Ty. Napisała mi swój numer telefonu, no i wyobraźcie sobie, że dzwonię do niej, a tu mi się wyświetla, że podpisany mam numer telefonu, bo mam irlandzką kartę, z irlandzkiej karty zapisują mi się numery na telefon. No i kiedyś tam dzwoniłam z Irlandii właśnie do Magdy. No i mam numer telefonu, patrzcie jaki ten jest świat mały. Mam numer telefonu w telefonie, a ja szukałam maila, grzebałam, pisałam maila, żeby się odezwać i powiedziałam, jak przyjechaliśmy, mówię, to parę dni może się Magda odezwie, może sprawdzi pocztę. No i sprawdziłam, no i zadzwoniłam i się umówiliśmy. Już marutki, Pitku, znowu się zaczyna to. Dobrze, że prowadzę. A ja tylko do tyłu tam coś im co chwila podaję. O, mija już, zobaczcie, naklejki poszły w ruch i za chwilę mi niedobrze się robi. Czy stało? Porwało się? Troszeczkę ci nie stało. Ty już masz kocyk. Zobaczcie te kocyki. Każdą podróż, odkąd je mają. Tak, one cały czas z nami latają, jeżdżą i wszędzie są z nami. Super są te kocyki. Tu jest jeden, a tam schowany drugi, a ptaszyna, proszę bardzo, rwie książkę. A ta książka już tak zmasakrowana jest. Już daje piciu, już daje, już się robi szefowa. Reklam było. Mam wolne. Mam wolne. Tacie cały czas musi jechać. W
Jak jechaliśmy do Zakopanego, zobaczyłam, że jest pełno ogłoszeń różnych klinik. Ale słuchajcie, co rusz, to tak, usuwanie żylaków, redukcja tkanki tłuszczowej, no wszystko, słuchajcie, wszystko, depilacja laserowa i takie tam. Słuchajcie, to tak, o, to by mi się przydało, o, to by mi się przydało, o, to by mi się przydało. I tak wprowadzają człowieka w gorszy stan troszeczkę, bo wszystko nagle by mi się przydało. Dziewczyny ja śpią. Nie miałem takiego grosza. Nie miałeś, tak? Ja tak patrzyłam, o, dobra, co by mi się przydało? O, tu jakieś takie fajne zabiegi, o, to by mi się przydało. Może no i to taki tego, trik marketingowy, wiesz? No tak, o, to robią, to robią, to robią. Tak kobietki, to powiem ci, że działa to na kobietki. No facetów to tak. No raczej co? Byśmy mam na masaż sobie poszedł i tyle. W basenie posiedział ciepły. No właśnie. Dziewczyny śpią. Jedna i druga. O, jak śmiesznie, słodko śpią. No i my się tak wleczemy. Patrzcie, co teraz jedzie. Oczywiście jeden traktor. Drugi traktor. Jo. A słoneczko nam też świeci. Patrzcie, cały wyjazd mieliśmy słoneczko. Pogoda naprawdę tak nam dopisała. Pięknie, super było. W tym momencie skoczył się śnieg. Zobaczcie. Jesteśmy już, kochani, po spotkaniu. Było naprawdę bardzo miło, bardzo fajnie. Tyle lat się nie widzieliśmy. Nie wiem, koteczku, nawet nie pokazujesz mi, jak mam zgadnąć, kto to jest. Ileczka poszła do toalety z tatuniem. I jedziemy dalej, kochani. Jesteśmy w Krakowie, więc troszkę nam zostało do Radomia. Dzieciaki pospały wcześniej, więc teraz na pewno nie usną. A my z przyjemnością byśmy poszli spać. No nic, mam nadzieję, że nie usną, ale jak przyjedziemy do domu, to wreszcie tam usną. I co? I pakowanie, i takie tam, jedziemy do Irlandii już. Jejku, słuchajcie, wszystko na weleskich papierach, wszystko dokładnie jest na styk. Naprawdę, nie mogę nic więcej sobie zaplanować, bo jeszcze muszę iść do przedszkola też i wiecie, tam w Irlandii dużo mam spraw też do pozałatwiania, także lecimy tam, troszeczkę pobędziemy w Irlandii, później idziemy jeszcze na wakacje, później znowu trochę w Irlandii, później do Polski, no mówię wam, ja już cały rok z góry mogę sobie zaplanować wszystkie loty, wycieczki i takie tam. Nie nudzę się cały czas, coś mamy do pracy, wiecie, słyszycie? Fredek? Nie, łejek to jest. O, nie wiem. Jaki? Łejek? Nie, łejek! Ja teraz nie rozumiem, co ona mówi. Mama mówi ci, że to jest łejek. Że kto? Łejek. Pokaż się. Mama mówi ci, to jest łejek. Nie wiem. To jest łejek. Mama mówi ci, że to jest łejek. Ja mówię ci, że to jest łejek. Nie wiem, czy mam ostrość, czy nie mam ostrości, ale właśnie opowiadamy z Tadziuszkiem moim. Nowa ksywa Tadziuszek. Z Tadziulkiem moim opowiadamy, jak to było kiedyś, jakie my kiedyś mieliśmy kary. No i uświadomiliśmy sobie, że tylko kiedyś jedna kara była. Tak. Nie można wychodzić na dwór. No i może jeszcze bajki. Tylko my mieliśmy takie bajki, że o 19, punkt 19 już siedzieliśmy i czekaliśmy na tą bajkę. Ja pamiętam smerfy, gumisie, misiuszatek. To tam, o, najlepsze to było, poczekaj. A sobota albo w niedzielę takie najlepsze bajki były. Najlepsze bajki. A teraz można straszyć dziecko. Nie polecić do Hiszpanii. Jak nie wiedział, co to Hiszpania. Tak. I mówiliśmy, że teraz to są kary, że nie będzie miało dziecko telefonu, że na tablecie nie będzie grało. Wiecie, jak to jest? A my mówimy Lili, że kiedyś to nie było telefonów. My nie mieliśmy telefonów. Kiedyś rodzice nie mieli telefonów, prawda? I Lili mówi, jak to? No, nie było telefonów. I Lili mówi tak. Lili, jak to powiedziałaś? Że ja bardzo chciałam do dzieci, tak? A miałam kary i musiałam gdzie siedzieć? Nie, nie miałam żadnych kar. No jak mamunia mi podała karę, bo byłam niegrzeczna, to musiałam siedzieć? W domu. I nie mogłam wyjść. To była największa kara. Naprawdę.
Taka była nasza kara. A teraz dziewczyny, jakie mają kary? Zakaz Facebooka. Znaczy, jeszcze nie. Ale starsze dzieciaki na pewno już tak. Tak, tatuś. Ale w tym wieku, co mieliśmy zakaz wyjścia na dwór, to teraz jest zakaz Facebooka. Tak, można tak porównać. No. No i tak jedziemy i opowiadamy naszym dziewczynom. Też na tam przysypia. A Lili słucha, jak to było kiedyś. I opowiadaliśmy, że przez okno nas mamy wołały: Dorotka, na obiad! I co się zawsze mówiło? Zaraz, mamo, jeszcze 5 minut. Później mama znowu wołała. I trzeci raz, jak mama wołała, to wołam cię ostatni raz, do domu. Albo mamo, rzuć piłkę. Oj, oj, oj. Mama, jedź piłkę. Mama, rzuć na loda. No, u Paweł mieszka na trzecim piętrze, tak? Czasami się dostało monetą w głowę. Tak, Paweł mieszkał na trzecim piętrze, więc on zawsze musiał wołać, żeby mama mu coś rzuciła. A moja mama mieszka na parterze i zawsze mówiła tak: Jezu, co wy tak się cały czas kręcicie? Bo cały czas chodziliśmy, wychodziliśmy. Co na parterze pewnie chodzi do domu? To się zapomniało piłki, to skakanki, to kredę. No i kto miał najbliżej? No ja, no to ja tak latałam. I to się musiało zbierać parę rzeczy, żeby iść. Kiedyś na przykład w sklepie tylko był jeden lód. Wiesz? Do kupienia. Teraz jest cała lodówka, tak? A kiedyś były tylko jedne lody, takie na patyku. I to jeszcze bez żadnej polewy czekoladowej. Śmietankowe takie. A w ogóle w sklepach nie było lodów, tylko były specjalne budki. I tylko je można było kupić w lato. Nie było w sklepach lodów, była specjalna budka. I tam się kupowało lody. I tylko w wakacje można było kupić. Lody w zimę, Jezu, kto to słyszał? Zrozumiałem, bo to było normalne takie dla nas, że lody się kupowało w wakacje w budce. Byłeś mały, to to rozumiałeś. Tak jakby stwierdziła, że Jezu, to było nienormalne.